Witam wszystkich, z tej strony Drupiciel. KSW opuszcza telewizję Polsat, jest to dosyć może nie tyle głośne rozstanie, co zaskakujące. Federacja KSW od lat była związana z telewizją Polsat, to właśnie pod jej skrzydłami zobaczyliśmy wiele historycznych walk, które poruszyły polską scenę MMA. Wiadomo, bez Polsatu nie byłoby KSW w tym miejscu, w którym jest obecnie, albo zajęłoby to tej federacji troszeczkę więcej czasu, ale właśnie te czasy się zmieniły. W momencie, kiedy KSW związało się z Polsatem, liczyła się telewizja, więc mając tą telewizję, mogło się te góry przenosić i to KSW zrobiło właśnie starciem Pudziana z Najmanem. Dzisiaj telewizja jest w odwrocie i nadal można zdziałać nią wiele, ale takie projekty jak Fame MMA pokazują, że internet jest fabryką gwiazd, no i to tam trzeba szukać swojego miejsca. Czy przejście KSW do projektu Viaplay to dobry ruch? Zobaczymy z czasem, być może będzie to miało swoje konsekwencje, ale póki co jest to świat, o którym wielu z nas nie ma pojęcia. Natomiast ma to swoje plusy, jak i minusy. Jeśli spojrzymy w przeszłość, to oczywiście KSW dzięki Polsatowi mogło sobie pozwolić na więcej, ale no tylko do pewnego momentu. I głównym problemem było to, co zawsze powtarzałem, czyli ta ograniczona ilość gal. Jak pamiętacie, kiedyś KSW organizowało 3-4 gale rocznie i z roku na rok gdzieś ta piąta gala była nam obiecywana, ale finalnie nic z tego nie wychodziło. Z jednego prostego powodu, no Polsat otworzył się nie tylko na KSW, ale również pokazywana była federacja MMA Attack, później doszedł FEN, Babylon, gdzieś tam przewijała się Armia Fight Night, ACB, Promag, no i oczywiście te gale bokserskie, których też te kilka lat temu było dużo więcej, tak? I oczywiście też do projektu Polsat Boxing Night KSW było werbowane, więc w tym czasie musieli skupić się na pomocy przy tym projekcie, a KSW odstawić się na boczny tor, co sprawiało, że masę zawodników czekało na swoją walkę rok, czy nawet więcej. I przez tą właśnie sytuację wiele fajnych nazwisk przepadło bądź utraciło możliwość zarobku i rozwoju, tak? Więc tylko nieliczni mogli się utrzymać, więc brak tych gal no, sprawiał, że KSW stał w miejscu i tak naprawdę dopiero Narodowy pokazał, jak dużo potencjału znajduje się w federacji KSW, ale finalnie no, ta organizacja niewiele z tym zrobiła i no może minimalnie tych gal zrobiło się więcej, ale tak naprawdę to dzięki lockdownowi i tym mniejszym galom KSW rozwinęło prawie każdą dywizję, potrafiło też wejść na taki wyższy poziom, na którym mogli być już 7 czy 8 lat temu, a dzięki temu, że KSW odpuściło w pewnym momencie po tym Narodowym, kiedy trzeba było nabrać tego wiatru w żagle, no to takie federacje jak Fame MMA, Elite Fighter, MMA VIP czy High League znalazły miejsce dla siebie i obecnie stanowią ogromną konkurencję dla KSW. Polsat z KSW też próbowali wejść w ten interes za pomocą gali FFF, no ale finalnie chyba ta gala zbudowała więcej gwiazd dla tych federacji, które teraz wymieniłem, więc aby nie stać w miejscu i nie patrzeć, jak inni cię wyprzedzają, no trzeba poczynić jakieś kroki, a jeśli telewizja jest okrętem, który już nie płynie tak intensywnie jak te kilka lat temu, no to trzeba się ewakuować, póki KSW może jeszcze to zrobić, a nawet jeśli no to nie będzie krok do przodu, to przede wszystkim dla Polsatu jest to wielka strata, więc zawsze ten powrót myślę będzie możliwy, no bo niestety FENem tego miejsca po KSW Polsat sobie nie zapełni. Natomiast od jakiegoś czasu chodzą słuchy, że wracać ma gala MMA Attack i tutaj akurat pomoc telewizji Polsat dla tej federacji byłby no mega potrzebny, a jeśli już ta federacja stanęłaby na nogi, no to moglibyśmy wrócić do tego, co robiła te kilka lat temu, czyli po prostu mega ciekawe zamieszanie na tym polskim rynku.
Zapytacie, czemu Fenem nie można byłoby wypełnić tej luki po KSW? No niestety z Fenem jest jak z Kinder niespodzianką. Nigdy nie wiesz, na co wydałeś kasę. Zabawka jest albo rozczarowaniem, albo sprawia ci frajdę pierwsze 5 minut, żeby finalnie wylądować w koszu. No i to samo jest z Fenem. Nie ma żadnej konsekwencji. To, że jedna gala jest mega, to zwiastuje tylko, że kolejne gale przyniosą zupełnie coś zazwyczaj rozczarowującego. Na pewno Fen jest potrzebny na polskim rynku, potrafią zrobić fajne walki, ale niestety ta federacja jest rozchwiana jak pijany na rowerze, więc finalnie no nie skupia się na punkcie docelowym, tylko na tym, żeby no nie wlecieć do rowu, no i gdzieś na takim bujanym koniu no ciężko gdzieś dojechać, nie? Więc fajnie, że ta federacja jest, fajnie, że organizuje walki, ale no ciężko powiedzieć, żeby rozwinęła się do tego momentu, w którym obecnie znajduje się federacja KSW, ale zobaczymy, być może coś się zmieni w tym temacie. Wiadomo, dzisiaj jest KSW, przerwa, Fen, długo, długo nic, Babylon, Armia Fight Night, no i takie federacje typu TFL, które są takimi, no, lokalnymi organizacjami, ale które też są bardzo potrzebne, aby tych zawodników promować. No a kiedyś te proporcje były no bardziej wyrównane. Ja już nie mówię o rozpoznawalności, no bo KSW jakby zawsze było na tym topie, ale MMA tak potrafiło dorównać, a nawet przebić KSW pod względem jakości karty walk. Promak też nie był wiele gorszy, a PL MMA prawie co tydzień, co dwa uderzało w telewizji Orange Sport z kolejną galą, gdzie też mieliśmy mega fajne walki, więc no naprawdę było ciasno i były to ciężkie czasy i mimo, że KSW miało możliwości wejść na jeszcze wyższy poziom, na którym obecnie są, no to Polsat na pewno im tego nie ułatwiał. KSW pokazało choćby ostatnim rokiem, że mogą robić gale bardzo często i 12 gal w roku raczej nie byłoby możliwe przy współpracy z Polsatem, który też, umówmy się, tę cenę pay-per-view podnosił, bo jak dobrze pamiętam, za pierwsze pay-per-view podczas gali KSW 20 zapłaciliśmy 30 zł, później ta cena się podniosła, co dla wielu kibiców było nie do przyjęcia w momencie, kiedy KSW w przypadku wypadnięcia zawodnika no ściągało całą walkę zamiast sprowadzić zastępstwo, więc za większą cenę dostaliśmy mniej walk. Teraz to się zmieniło i KSW robi co może, aby daną ilość walk utrzymać i bardzo dobrze, bo jeśli płacimy za 9 walk, to te 9 walk powinniśmy dostać. Ale tutaj w serwisie Viaplay osoby, które lubią, śledzą piłkę nożną w cenie 35 zł, no mają możliwość nie tylko obejrzeć KSW, ale także oglądać mecze, więc to na pewno jest na plus dla tych osób. Chyba też są jakieś tam seriale, filmy, więc to też każdy może rzucić na to okiem, więc myślę, że to jest na duży plus. Wiadomo, że tych gal na otwartym Polsacie może troszeczkę brakować, może nie tyle federacji, bo jednak federacja tych gal unikała, bo wiadomo, że dzięki pay-per-view ten zysk jest większy, ale wiadomo, że dla tych zawodników to była no większa możliwość, aby zarobić więcej od sponsorów, no i aby pokazać się też większej publiczności, tak? Swoją popularność dzięki temu zwiększyć, no ale jeśli dany zawodnik ma wymienić jedną walkę w roku na otwartym Polsacie na 2-3 walki w roku, tyle że na innej platformie, no to chyba nie ma czego tutaj porównywać. Te 12 gal w roku to mega krok dla rozwoju KSW, przede wszystkim tych drabinek. No i warto oczywiście wspomnieć o liczbach, tak? Czyli z 36 walk rocznie, które mieliśmy okazję zobaczyć jeszcze w 2018 roku, no przeskakujemy na 108 walk w roku, czyli jest to naprawdę element, którego od bardzo długiego czasu w KSW brakowało. No i to pozwoli wejść KSW na bardzo fajne tory, no i przede wszystkim rozbudować ten park zawodniczy. A my, kibice MMA, tego kontentu będziemy mieli więcej, nie tylko do omawiania, do obserwowania, ale też no do takiego jarania się tym sportem, tak? Więc no myślę, że od KSW, ale i od Polsatu też dostaniemy tego więcej, tak? Bo KSW no siłą rzeczy musi te 12 gal wyprodukować, ale i Polsat musi gdzieś poszukać tego zastępstwa za KSW, więc miejmy nadzieję, że skorzysta na tym właśnie MMA, tak? Które kiedyś robiło bardzo fajną robotę.
No i na koniec zostawiłem sobie temat najciekawszy, czyli związany z komentatorami. Zarówno Andrzej Janisz, jak i Łukasz Juras-Jurkowski od lat wspólnie komentowali nie tylko KSW, ale prawie wszystkie gale w tym kraju. I to nie tylko w telewizji Polsat, ale również na antenach Orange Sport. Wiele osób nie wyobraża sobie gal bez ich komentarza, no i coś w tym jest. Sam lubię ich posłuchać, czasami może przydałoby się zostawić swoją opinię dla siebie w przypadku Andrzeja Janisza, bo jest na tej pierwszej linii, więc jest w stanie palnąć jakąś głupotę typu co Karolina Owczarz ma dzisiaj na sobie założone, no albo zarzucić komuś sprzedawanie rekordu, no bo to trochę nie pasuje komentatorowi i trochę no idzie w tym kierunku co Andrzej Kostyra, czyli zamiast opowiadać o sporcie, o tym co dzieje się w trakcie walki, no to dowiadujemy się co pierwsza żona danego zawodnika robiła 12 maja 94, a to chyba nie jest najistotniejsze w czasie trwania walki, więc wiadomo, że będzie ich brakować, bo niestety nikt nie zrobi tego lepiej. Tutaj myślę potrzeba wiedzy, doświadczenia, przede wszystkim pewności siebie, no i trzeba być też osobą, którą, no jakby to powiedzieć, chce się słuchać, tak? A myślę, że zarówno Andrzeja Janisza, jak i Łukasza Jurkowskiego zawsze miło się słuchało. Panowie wiedzą, o czym rozmawiają, między nimi też jest takie fajne flow, potrafią się uzupełniać i myślę, że dzięki nim te pojedynki oglądało się znacznie lepiej, a też myślę, że na tle konkurencji widać, jak bardzo ten duet odskoczył od pozostałych i tak naprawdę no ciężko powiedzieć, aby ktokolwiek mógł ich zastąpić. Dominik Durniat też bardzo fajnie komentuje, no ale reszta jest daleko, daleko w tyle, więc tak to myślę na dzień dzisiejszy wygląda. Póki co straciliśmy Janisza z Jurasem, ale odzyskaliśmy Mateusza Borka. Dzięki temu, że Federacja KSW odchodzi z Polsatu, no to Mateusz Borek będzie mógł wrócić do pracy przy tym projekcie. I to bardzo fajnie, tak? Bo jego studia, wywiady po walkach, to wszystko było zawsze na najwyższym poziomie, więc no to też cieszy, chociaż no smuci brak Jurasa z Janiszem. Bez takich ludzi jak Waldek Kasta, Mateusz Borek i duetu Juras-Janisz, no ciężko sobie wyobrazić galę KSW, ale o ile Mati Borek jest w tych przerwach między walkami, tak komentatorzy są z nami cały czas podczas trwania pojedynku, więc są dla nas najistotniejsi. Joe Rogan też jest już tak mocno kojarzony z UFC, że ciężko go byłoby zmienić na kogoś innego, równie wyrazistego i lubianego. Ja oczywiście mam taką cichą nadzieję, że jeszcze duet Janisz Juras skomentuje KSW. Póki co panowie są związani z Polsatem, więc mamy taki delikatny zgrzyt. Ale kto wie, skoro kiedyś Juras mógł dzielić pracę między Polsatem a Orange Sport, to może raz w miesiącu będzie mógł skomentować KSW. Zobaczymy. Więc podsumowując, powrót Mateusza Borka, większa ilość gal na plus, na minus jak dla mnie to strata dotychczasowych komentatorów. Ale jestem ciekaw waszej opinii odnośnie no tego wydarzenia, tego przejścia KSW z telewizji Polsat do platformy Viaplay. Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja was zachęcam do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się i do usłyszenia.